dobry Państwu. Zapraszam do naszego nowego programu przy redakcyjnym stoliku, w którym komentować będziemy wydarzenia tutaj nasze lokalne, krajowe, światowe. Dzisiaj naszym gościem jest pan Janusz Niemczyk, nasz stały, gońcowy korespondent i komentator. Dzień dobry panie Januszu, witam. Dzień dobry w naszym programie przy stoliku redakcyjnym. No, chyba najważniejszy temat dzisiaj, zwłaszcza w Polsce, to wybory prezydenckie. Też wiele osób tutaj mieszkających w Toronto, w Kanadzie jest nimi zainteresowanych. W pierwszej turze głosowało grubo ponad 2000 w konsulatach. Jak pan myśli, dlaczego te wybory były określane jako takie niesamowicie znaczące? Wielu kandydatów podkreślało, że to jest ostatnia szansa, że teraz to może nastąpić jakaś zmiana. Czy rzeczywiście jest szansa na... To znaczy, ja myślę, że wybory te są ważne, bo są niejako prostsze. Brałem udział w wyborach tutaj w konsulacie 5 lat temu, przy wyborach parlamentarnych, i tamte wybory były dużo bardziej skomplikowane. Była taka książeczka, o ile pan sobie przypomina. Partii było dużo, no kandydatów było dużo. Zgadza się, ale to wybory, bo te wybory są praktycznie rzecz biorąc większościowe, to jest ordynacja większościowa przy tych wyborach. Tak, i ludzie się, po prostu pamiętam, jak wchodzili do komisji wyborczej, to dużo ludzi się gubiło i się pytało, jak głosować, gdzie głosować i tak dalej. Tutaj mamy, że tak powiem, wybór czarno-biały. Mieliśmy też, wydaje mi się, tych 11 kandydatów, którzy otrzymali ponad 100 tysięcy podpisów, i wielu z nich miało takie nośne rzeczy, które trafiały do ludzkich umysłów. Był pan Grzegorz Braun, który mówił bardzo językiem prostym i bardzo komunikatywnym, chyba najbardziej prostym, najbardziej komunikatywnym z nich wszystkich. Później był Jan Kowalski, który mówił bardzo... Marian Kowalski, który mówił bardzo prostym językiem, bardzo komunikatywnym. Pan go tutaj gościł, mówił takim językiem ludu i on był z ludu. Trzecią osobą był Paweł Kukiz, który zrobił zamieszanie. Tutaj muszę powiedzieć, że kiedy miałem wywiad z panem Janem Wichrowskim, przewidziałem, że on uzyska głos więcej. Więc te trzy osoby wniosły dużo takiego, że tak powiem, zamieszania, bo oni trafili do tym, co mówili, w jaki sposób mówili, do większości ludzi. No więc wie pan... Czy nie uważa pan, bo prezydent w Polsce niewiele może, to znaczy bez parlamentu, może jedynie wetować ustawy, może ma tam inicjatywę ustawodawczą, ale prezydent nie rządzi w Polsce. W Polsce rządzi rząd. No może zablokować ustawę, ma inicjatywę ustawodawczą. Ale parlament może, że tak powiem, przy ważnych ustawach również parlament może... Ale chwileczkę. Pan prezydent Bronisław Komorowski wniósł referendum, podpisał ustawę referendalną. Panie Januszu, ta ustawa, to referendum nic nie zmieni, tak samo jak poprzednie nie zmieniło niczego, bo jak wiemy, konstytucjonaliści mówią, ono będzie nieważne, mało znaczące, będzie miało tylko moc jak gdyby takiej podpowiedzi w stosunku do... Nie, no ale odwróćmy pytanie. Nie. No pan stawia, panie Andrzej, pan stawia wóz przed koniem. Odwróćmy sytuację, że prezydent Komorowski zadaje jedno pytanie dotyczące w referendum, nie trzech pytań, tylko jedno pytanie. Podobno ma trzy, mają trzy być. Mają być trzy. Jedno pytanie o jednomandatowe okręgi wyborcze. Przenosi, powiedzmy, referendum na październik, kiedy ludzie wracają z tych saksów z pracy. Podobno we wrześniu. 4 września. No właśnie. Więc kiedy ludzie wracają z prac i z wakacji w Norwegii, w Holandii i Wielkiej Brytanii, i są w Polsce, większość z nich jest w Polsce, prawda? Kiedy to jest, że tak powiem, fair zagranie. I powiedzmy, że referendum trwa 2 dni, tak jak było przy referendum do przyjęcia do Unii Europejskiej, prawda? I wtedy to jest fair referendum. W tym momencie mówimy, okej,
i mówimy wtedy, że prezydent ma bardzo dużo uprawnienia. No i wtedy parlament mówi referendum sobie, no my bierzemy je pod uwagę, ale realia są takie, że ta ordynacja i tak jest nie do wprowadzenia. Wie pan, ignoruje to referendum. Panie Januszu, referendum, milion prawie głosów zostało zignorowane, zostało przemielone, te głosy zostały przemielone. Więc, ale wróćmy do samych wyborów, bo ja myślę, że one objawiły pewne ciekawe rzeczy i ja myślę, że one są jak gdyby takim przygotowaniem tylko do wyborów parlamentarnych, które będziemy mieli na jesieni. Zresztą wielu tych kandydatów, o których pan wspomniał, tych tak zwanych antysystemowych, w ten sposób podchodziło do swojej działalności, że wiedzieli, że nie mają tutaj szansy. Mamy drugą turę. Dzisiaj jest sobota, jutro wybory w Polsce, dzisiaj wybory tutaj u nas. Czy pana zdaniem to jest rzeczywiście taka radykalna zmiana, jeśli wygra pan Andrzej Duda z PiS-u? Czy to będzie, bo część ludzi mówi, pan zresztą sam o tym pisał u nas, że przecież pan Andrzej Duda w tych debatach telewizyjnych nie zadawał panu Komorowskiemu bardzo istotnych pytań. Właśnie pan Braun mówił jasno, pan Kowalski mówił jasno, mówiono o rzeczach istotnych, a tutaj nagle jak gdyby troszkę to jest takie zawalowane, owija się w bawełnę. No choćby te sprawy właśnie roszczeń żydowskich, których każdy boi się dotknąć. Czy to nie jest czasem taka kontynuacja tego układu Magdalenkowa-okrągłostołowego? My nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych. To, co mówił pan Michalkiewicz. Michalkiewicz, że to po prostu no raz idziemy w lewo, raz w prawo, ale jak gdyby ze ścieżki nie możemy zejść. Co pan sądzi? No więc, ale jedno, więc ja nie, bo tu wchodzimy w kwestię debaty. Czy pan Duda, pana zdaniem, nie miał potencjału intelektualnego na improwizację i na zadanie takiego improwizowanego pytania dotyczącego roszczeń, dotyczącego... Nie, myślę, że jest bardzo inteligentny człowiek. Ja tak samo. Ja uważam, że jego inteligencja pozwalała mu na to, żeby on wskoczył z jakimkolwiek pytaniem takim dotyczących roszczeń żydowskich, dotyczących sprzedaży lasów, dotyczących... W związku z WSI, książkę Sumlińskiego, dotyczących... Aneksu, bo to przecież jest kwestia smoleńska tam w tym wszystkim, prawda? Aneks, dotyczących tych rosnącej z wyborów na wyborów ilości głosów nieważnych. O jego, właśnie to mnie uderzyło, że kiedy oglądałem te dwie debaty, to zadałem sobie pytanie, no przecież ten gość jest piekielnie inteligentny. A on sobie, on nagle tak jakby, wie pan, środek usypiający sobie dosypał i pozwalał Bronisławowi Komorowskiemu mówić to, co chciał. Z kolei, no więc z drugiej strony, podobno Kurski przygotował Dudę do wyborów. No tak jakby go przyspawał do jakiejś takiej scenariusza, tego, którego on ma się trzymać i mówić. Ale skoro Kurski jest bardzo inteligentny i wie o tym, że druga strona też przyspawuje Bronisława Komorowskiego do scenariusza, no to wtedy się wrzuca takie pytania improwizowane, bo można przewidzieć, że jak tamten jest, że tak powiem, zaspawany i trzyma się jednej agendy, to można wtedy wrzucić coś, co tą drugą stronę zastrzeli. Poza tym on jest doktorem prawa i wśród tych prawników ciągle operuje i oni tylko praktycznie rzecz biorąc się uczą, żeby te dziurki znajdować i słabości u drugiego. I dlaczego zatem nie znajdował? Właśnie, no, a niech mi pan odpowie. No, wie pan, no, ja nic nie, ja sugeruję, to znaczy to mi wskazuje na coś takiego, że jednak nie bijemy się do końca, nie bijemy się do znokautowania, bijemy się do pierwszej krwi, że tak powiem, tak jak są takie niektóre zasady w walkach. Czyli, że ta walka, tak na dobrą sprawę, to może raczej przypominać, no nie boks ciężki, tylko jakiś amerykański wrestling, wie pan, gdzie tam się ludzie rzucają, straszne rzeczy sobie na niby robią, potwornie to wygląda, a wychodzą wszyscy i podają sobie rękę na koniec. Wie pan, jest drugie dno. I druga rzecz, wie pan, jest drugie dno, wie pan, na co zwróciłem uwagę, co było bardzo ciekawe.
to jest to, w jaki sposób ten tak zwany mainstream telewizyjny, medialny i tak dalej portretował urzędującego prezydenta. Bo w pewnym momencie wydawało się, że jak gdyby została zdjęta jakaś pokrywka, psy poszły i gończe, no i zaczęły tego prezydenta szarpać, a tu się wydaje, a tu błędy takie robił, a tu misio, a tutaj się pomylił znowu. No jak gdyby ten biedny prezydent został pozbawiony tej opieki medialnej, którą nad nim te główne media polskie sprawowały, rzucone na pożarcie. Tak się wydawało, że tutaj coś zaczyna się zmieniać. Minęło kilka dni i jak gdyby wszystko się odwróciło o 180 stopni. Znowu prezydent został wpompowany jako mąż stanu, jako miły człowiek, jako człowiek, który mówi w sposób no taki poważny, racjonalny i tak dalej. No a tutaj atak poszedł na Dudę. Jak pan, co pan sądzi? Jak to? No więc wie pan, nie wiem, czy pan sobie przypomina, pan Marian Kowalski mówił, że rozwiąże ZUS. Więc dziennikarze głównego nurtu są częścią ZUS-u, prawda? Więc jak oni się przestraszyli, że im zostaną rozwiązani, więc rzucili się na pana Bronisława Komorowskiego, ale pan Bronisław Komorowski powiedział, że nie rozwiąże ZUS-u, no więc oni wrócili do tych starych, że tak powiem, kanonów obrony. Ja myślę, że to jest za płytkie wytłumaczenie. Wie pan, moim zdaniem jednak te koterie, które walczą o władzę w Polsce, tylko te bezpieczniackie z jednej strony, agenturalne z drugiej strony, no bo w końcu są tam interesy i europejskie, i globalne, i agenturalne niemieckie, i agenturalne żydowskie, i agenturalne postsowieckie i tak dalej. Dla mnie to jest coś takiego, że jak gdyby partia PiS zawsze reprezentowała tę stronę amerykańsko-żydowską w polskiej polityce. To znaczy, z czego zresztą takim kulminacją było przemówienie świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego na zamkniętym spotkaniu bodajże weteranów armii Andersa w Izraelu, gdzie było to takie złożenie lenna. No, pan prezydent ówczesny powiedział, że niezależnie od tego, jaki będzie wynik wyborów, jaka będzie władza w Polsce, zawsze będzie proizraelska, że zawsze będzie popierać Izrael, że zawsze będziemy popierać interesy żydowskie. Wie pan, ja panu odpowiem na to pytanie. Ja kojarzę PiS jako taką partię, która widzi w tym sojuszu z Żydami, z Amerykanami, jako pomysł na robienie polityki w Polsce, że to jest tak, jakby rozdziela te interesy, ten szczękościsk interesów rosyjskich i niemieckich. Wie pan, ja myślę, że przede wszystkim polityka przebiega na różnych poziomach, że tak powiem. W momencie takim dynamicznym, jakie są wybory, że tak powiem, informacje do głównych graczy docierają spóźnione i, że tak powiem, te sygnały, które otrzymują już dziennikarze tych mediów głównego nurtu są, że tak powiem, przebiegają z opóźnieniem, bo ludzie nie wiedzą, jak się zachować i w którą stronę pójść. Dlatego mamy taką sytuację, że nagle jakieś ataki na tego naszego głównego gracza politycznego się pojawiają. Dla mnie głównego gracza mówi pan o panu Komorowskim. Panu Komorowskim, więc ja bym powiedział w ten sposób, że gdybym dzisiaj opisywał demokrację światową, to jest demokracja finansowa. Więc to znaczy demokracja finansowa polegająca na tym, że głównymi graczami są instytucje finansowe, banki, fundusze powiernicze, trusty. To są ale nimi ktoś kieruje, nimi kierują pewne elity, prawda? Czy ludzie, którzy się wzajemnie wie pan, znają, jeśli na przykład, jeśli, do podobne, jeśli wie pan co, jeśli chodzi o trusty, ja to podnosiłem kilka razy, mieliśmy ten problem w Kanadzie, ja to podnosiłem kilka razy na spotkaniach z różnymi politykami i byłem zaskoczony, że część polityków kanadyjskich nie zdaje sobie z tego sprawy. Trustem praktycznie rzecz biorąc może kierować niepodzielnie, tak jak to było w średniowieczu, król, który czterech ludzi, rada. I oni niech pan sobie wyobrazi, że oni zarządzają trylionami, miliardami dolarów, mają władzę niepodzielną i
Czy to jest władza ponad te wybieralne urzędy gdzieś tam? Tak, premierów. W tym momencie mamy władzę wybieralną w sposób demokratyczny, że tak powiem, wszystko, ta cała, że tak powiem, inscenizacja tutaj przed nami przebiega i ten, że tak powiem, wybory. Po to, żebyśmy przebiega, sobie. A tutaj mamy, proszę pana, ludzi, którzy zarządzają, powiedzmy. Wyobrażali, że od nas nawet, coś zależy. Nawet kilkunastoma miliardami dolarów. Notabene, jeszcze do niedawna brat pana Sarkozy'ego, byłego premiera Francji, zarządzał największym funduszem powierniczym na świecie. Wie pan, niech pan zobaczy, jakie powiązania rodzinne są, prawda? I przecież ci ludzie ze sobą rozmawiają. I powiedzmy, no to w tym momencie takie małe państwa zadłużone jak Polska, są na pastwie bankierów. To nie tylko Polska, to są Stany Zjednoczone, to jest Kanada, to są... Nie ma, to, ale zmieniamy temat, czy Stany Zjednoczone nie zmieniamy są na tematu, pasku bankierów. Dlatego, że wie pan, mamy w Polsce, niech pan się popatrzy, mamy kilka tych głównych gazet, mamy praktycznie rzecz biorąc, mamy 400 stacje, które mają coś do powiedzenia, prawda? To jest Polsat, TVN, TVP, no i ojciec Rydzyk. Ale praktycznie te trzy stacje. I tutaj do tych stacji w pewnym momencie płyną pieniądze i mówicie, to my kupujemy płatne artykuły, no, my kupujemy... Telewizja Trwam tutaj niestety jest wyjątkiem. Wyjątkiem, tak. My kupujemy... Tak. My kupujemy płatne artykuły, my kupujemy płatne programy telewizyjne, my kupujemy, tak jak to się dzieje w papierniczej prasie. Identycznie. Bo przecież panu nie powiedzą, że pan zasponsorował to i to, prawda? Bo pan powie, no to ja sponsoruję takie ogłoszenie, ale tutaj jeszcze za inne ogłoszenie i dogadujemy się między sobą. Więc wie pan... Dlatego ja wspomniałem o tych odszkodowaniach żydowskich, bo jest pewien, bo to powinno być elementem debaty publicznej. Dlaczego? Niech pan zwróci uwagę. Przede wszystkim jest ciekawy element tych, dlaczego lasy mają być sprzedane na odszkodowanie. Dlaczego Polska na przykład nie może wziąć pożyczki? No wie pan co, to nawet nie odchodzi. Dla mnie jest bardzo problematyczne to, że właśnie tak jak pan mówi, to nie jest efektem debaty publicznej, że ambasadora amerykańskiego w Polsce do centrali i nikt się do tego nie ustosunkowuje, że jak gdyby to są informacje pomijane. Zresztą podobnie ciekawie wygląda sprawa tych wszystkich afer podsłuchowych, no, ale widzi pan, gdzie nikt się nie odnosi do informacji, które w tych aferach są pozyskiwane. Pan jest właścicielem pisma, że tak powiem, prawicowego, tak? I ja mam pytanie do pana. Dlaczego pana koledzy w pismach prawicowych nie pociągnęli tak ważnego tematu? Panie Januszu, to jest pytanie osobiste. Ja panu bardzo prosto na to odpowiem, dlatego że ta nazwa prawicowe, po pierwsze, w Polsce są pisma prawicowe, lewicowe i tak dalej. Niech pan popatrzy, jak ładnie pan Michalkiewicz mówi, skąd komu nogi wyrastają, to znaczy kto od kogo bierze pieniądze. Ja jestem tutaj Mohikanin, że tak powiem. To znaczy, to jest Cienko Przędę, to jest gazeta prywatna. Nie wiem, jak długo jeszcze będę w stanie to robić na tych zasadach, bo jak pan wie, rynek również medialny właśnie jest zawłaszczany. Właśnie po to, żeby mieć tuby, którymi można buch, puszczać poszczególne informacje. Więc dopóki również tutaj istniały gazety prywatne, była różnorodność własności, no to mieliśmy różnorodność przekazu również. Jeżeli pan ma komasację własności, pan mówił o Polsce, w Polsce prawie 100% prasy regionalnej jest w rękach niemieckich, koncernów niemieckich, bodajże dwóch. Więc cóż możemy zrobić w takiej sytuacji? Jeżeli pan weźmie telewizję, no to tam też jest kapitał amerykański, tam wszędzie kapitał zagraniczny. Oprócz ojca Rydzyka nie ma kapitału polskiego nigdzie. Więc jeżeli mamy tego rodzaju stosunki własności, to nie dziwmy się, że to działa tak, a nie inaczej. Właśnie patrzmy zawsze, skąd komu nogi wyrastają, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe, żeby to porównać z tym, jak kto mówi i jakie ma opinie.
Wie pan co, dla mnie fakt, że nie pociągnie, że pisma prawicowe nie pociągnęły tematu podniesionego przez Grzegorza Brauna, przez Mariana Kowalskiego i przez Pawła Kukiza. No to znaczy Paweł Kukiz... Nie, Paweł sam, Kukiz o tym nie mówił. Sam się napędził z był w stanie sam się napędzić w z elementem jednomandatowych okręgów wyborczych, ale... że tak powiem, to co mówił Marian Kowalski i Grzegorz Braun, dlaczego to nie stało się, że tak powiem, nie pociągnięto tego. No, mieliśmy na końcu języka. Widzi pan, być kto, może, ktoś że to chce załatwić pod stołem, ktoś że, chce że to stanie poza się, kamerami. Że to stanie się elementem debaty publicznej. Bo ja panu powiem, mnie mówią, no nareszcie pojawiły się osoby, które mówią to, co my mamy na końcach języków, mamy w sercach. No tak, panie Janusz, one się pojawiły i zniknęły. I zaraz już będzie ten przekaz. Ludzie mają bardzo krótką pamięć, polityczną zwłaszcza. Więc za tydzień będzie już inny temat, za dwa tygodnie będzie następna wrzutka. Będziemy się zajmować innymi rzeczami. O sprawach istotnych w Polsce się raczej nie rozmawia. Wie pan, dlaczego ja wracam jak bumerang do tej sprawy tych 65 miliardów i roszczeń żydowskich sprzedaży lasów? Dlatego, że to, co już powiedziałem, nasza demokracja stała się demokracją taką finansową, finansjery, która ustawia, że tak powiem, figury na szachownicy. I teraz mamy taką sytuację i podobnie mamy w Kanadzie też, ja to obserwuję też w Kanadzie, że kraje, nawet bogate, takie jak Kanada, czy prowincje bogate, takie jak Ontario, doszły do, że tak powiem, do pewnego poziomu zadłużenia i tworzą się syndykaty banków, syndykaty ludzi, osób, które dały pożyczki. Polska jest dużo biedniejszym krajem. I one mówią tak, no to jesteście tak zadłużeni, dobrze, fajnie, odnowimy długi na niski procent, ale musicie to, co się po angielsku mówi, dacie tam collateral, czyli weksel. Tym wekslem są udziały w firmach państwowych. Weksle, tak? Mogą opiewać na rzeczy trwałe, czyli nieruchomości, firmy. I mamy tutaj na terenie Ontario kwestię sprzedaży Ontario Power Generation. Dla mnie to jest kwestia jasna, że że syndykaty bankowe, grupy banków, w tym wypadku banków ze wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, mówią do rządu prowincji Ontario, dobrze, to my wam odnowimy ileś tam długów, bo każdego roku na te, Ontario jest zadłużona na 300 miliardów. No dalej jest deficyt, więc dalej ten dług narasta. 300 miliardów dolarów my wam odnowimy, ale chcemy mieć collateral w postaci instytucji, która będzie nam produkowała ciągle dywidendy. Owszem. I to samo się dzieje w Polsce. Z jakiegoś powodu wyciągnięto z tej puli. Nawet jeśli założymy, wie pan, jeśli założymy, dobrze, spłacamy osobom pochodzenia żydowskiego ileś tam pieniędzy, ale, panie Januszu, ale nie pan to nie wchodzi, wyciągnięto to jest z tej puli osobny temat roszczenia żydowskiego, ale dotyczy osób, tylko organizacji. Wyciągnięto z tej puli, powiedzmy, długu publicznego, w tym momencie, jak siadam do stołu, z tej puli 65 miliardów dolarów i od razu powiedziano, no to my sprzedajemy aktywa. I ja się pytam, a dlaczego nie wrzucono to do tej puli długu publicznego? To jest dla mnie pytanie. Jeśli nie wrzucono do tych 65 miliardów dolarów do puli długu publicznego, dlaczego? Czyli ktoś powiedział, nie, my za to odpowiedzialności nie bierzemy. Czy nie chcą wziąć za to odpowiedzialności banki Unii Europejskiej, nie chcą za to wziąć Parlament Europejski, który rozdziela pieniądze, tak? Nie chcą za to wziąć odpowiedzialności, w jaki sposób rządy Niemiec... To zostało wyciągnięte zupełnie z tej puli. I teraz następne pytanie, bo że tak powiem, w tej całej debacie też ciągle pojawia się element, nie wiem, czy pan zwrócił uwagę, tego słabego uzbrojenia polskiej armii. Tak. Mówił pan o debacie prezydenckiej. Debacie prezydenckiej. Tak. Ale ja bym powiedział, a dlaczego polska armia ma być lepiej uzbrojona?
co my się obronimy w razie czego przed Niemcami, czy przed Rosjanami. Panie Januszu, mój problem polega na czym innym, że większość, wygląda na to, że większość tych zakupów jest ustawiana, sam to olbrzymie interesy, olbrzymie pieniądze, więc jest lobbying. I Polska na ten lobbying jest dosyć słabo oporna. I kupuje broń, która jest powiedzmy albo broń nie jest, wie pan, broń to nie jest pistolet, który pan kupuje i może, broń jest systemem zawsze. Polska nie ma GPS-ów, własnego systemu pozycjonowania, geopozycjonowania, tak jak ma Rosja, czy Chiny budują, czy Unia Europejska, czy Stany Zjednoczone, więc musi polegać na jakimś. Polska nawet kupuje broń, do której nie ma kodów oprogramowania, jak te osławione samoloty F-16. Więc te zakupy, wie pan, ja wierzę w silną armię. Szwajcarzy mają silną armię i dobrze przeszkolonych ludzi. Tylko że w dzisiejszych konfliktach zbrojnych, konflikt zbrojny ma zwykle charakter asymetryczny i tu też schodzimy na inny temat, bo prawdziwe konflikty, te geopolityczne, jakich jesteśmy świadkami, to są właśnie konflikty finansowe, to są konflikty o surowce, to są konflikty o to, kto na kogo pracuje i kto komu daje kredyt. To są najważniejsze rzeczy w dzisiejszym świecie. Kto gdzie ma wpływy, głównie wpływy ekonomiczne. Nie, wie pan co, ja myślę troszeczkę inaczej. Ja myślę, że dyskusja na temat uzbrojenia polskiej armii to jest taka dyskusja, którą się wrzuca sezonowo w dywagacjach politycznych, bo to jest temat lotny. Polska ma bogatą historię. No. Polacy bardzo ładnie się zachowali w czasie II wojny światowej i wielu z naszych... Ale panie Januszu, teraz to nie jest sezonowe, bo są większe pieniądze. To już jednak... Tak. I to jest taki temat lotny, że każdy, wie pan, zaprosimy tutaj 10 osób i każdy z tych 10 osób, że tak powiem przypadkowo wyciągniętych, że tak powiem z ulicy, będzie miał rację na temat uzbrojenia polskiej armii. I w ogóle we współczesnym świecie według mnie ten temat to jest taki temat, który albo mówimy o modzie, albo mówimy o uzbrojeniach, ale tak naprawdę doszliśmy do takiego momentu, gdzie są w tej chwili dwa gracze na arenie światowej. To są Chiny i Stany Zjednoczone. Nie ma, wszyscy inni to są, że tak powiem, to jest ozdoba. Mhm. I Polska jest też tą stanowitą ozdobę. I w tym momencie ta cała debata na temat uzbrojenia polskiej armii, wciągnięcie tego elementu do debaty w czasie debaty prezydenckiej jest troszeczkę, jakby to powiedzieć, niepoważne, bo ja bym się zadał sobie z miejsca pytanie i Duda to powinien powiedzieć. No dobrze, no to wydajemy miliardy dolarów na uzbrojenie polskiej armii. Jak to się kształtuje w uzbrojeniu NATO i jak do tego się odnoszą nasi partnerzy? Jakie my stanowisko zajmujemy? To jest dobry kierunek, ale wie pan, jeden punkt tutaj. To nie jest tak, że świat jest czarno-biały i że jedni mają, jak dwóch ma broń, to reszta jej nie potrzebuje mieć. Jest Izrael, który ma bardzo silną armię, jest Turcja, która ma silną armię. Są kraje, które budują swoją armię po coś, po to, żeby mieć atuty, po to, żeby bardziej mieć więcej kart przy stoliku, że tak powiem. I tak właśnie na przykład gra Turcja. Więc no, z tym uzbrojeniem ja bym tutaj był trochę ostrożny. Polska powinna mieć uzbrojenie, powinna mieć silną armię, choćby po to, żeby kiedy przyjdzie co do czego, mogła ten atut położyć na stole. Żeby nie być kompletnie bezbronnym. Ale odeszliśmy od debaty. Ale widzi pan, bo sprawa uzbrojenia armii ma bardzo ważny jeden element, o którym się w Polsce nie mówi i, że tak powiem, i media prawicowe, wpadając w tę dyskusję o uzbrojeniu, wpadły niejako w punkt siedzenia mediów głównego nurtu i tej, że tak powiem, elity, która tych 25%, tej 1/4 Polaków, którzy zawsze głosują w ten sam sposób. O co chodzi? Głosują w ten sam sposób, bo oni mają korzyści z tego państwa. O co chodzi? Według mnie, i to zadałem pytanie panu Michałkiewiczowi, że w historii Polski pojawia się drugi raz takie samo zjawisko. Jest to zjawisko, gdzie pewna grupa społeczna uważa,
że oni są, że tak powiem, narodem wybranym, wszyscy inni się nie liczą i ci wszyscy inni powinni ponosić koszty, i mamy do czynienia, dzisiaj mamy do czynienia w Polsce z wyzyskiem. Panie Januszu, ale to, podniósł... ale to nie jest kwestia, że to drugi raz w historii. Generalnie w Polsce rządzą elity, wie pan. Rządzą elity, rządziła szlachta, rządziła magnateria w Polsce. Potem rządzili jacyś masoni, nie wiadomo kto. Dzisiaj też rządzą, wie pan, służby, masoni i agentura. No i ludzie, którzy z tego czerpią jakieś tam, mają kraniki po swoich domach i czerpią jakieś apanaże z tego systemu. No ale my traktujemy, że tak powiem, tych ludzi, ta grupa, to jest grupą, grupę ludzi, którzy zarabiają. Powiem panu, na czym polega problem. Rozmawiałem kiedyś z ludźmi, którzy z byłą szlachtą, zdeklasowaną. I on mówi, ten człowiek, przywileje zabraliście, ale odpowiedzialność pozostała. Szlachcic czuł się odpowiedzialny za tych swoich ludzi, których tam miał. Często znali się od pokoleń, żyli rodzinie i tak dalej. Był to system stabilny przez lata, przez czasem setki lat i była to pewnego rodzaju kohezja społeczna. Dzisiaj bardzo często ci ludzie, którzy są dokooptowani do tej elity, pogardzają, wstydzą się tego swojego narodu, tego skąd się wywodzą. I to jest problem. Że elita polska, jakby ją tam określać i zwać, bardzo często mówi o swoich ziomkach, o swoich rodakach, o tych ludziach, z których się wywodzi, że im słoma z butów, że to są mohery, że to są ludzie zacofani, tacy, śmacy, owacy, którzy powinni zostać poddani pewnej operacji. Tam, stąd jest pedagogika wstydu, europeizuje się tych ludzi, modernizuje się tych ludzi. I tu jest problem, że ta elita nie ma szacunku dla własnego narodu. Ta elita jest dokooptowana przez tych ludzi, którzy mają realną władzę w Polsce, przez elitę europejską, przez elitę światową i tak dalej. No i tam się robi prawdziwe kariery. Tam te duże misie, że tak powiem, już operują. A tutaj na tym polskim terenie, no to ci ludzie po prostu do tych manipulowanych swoich byłych rodzin, do tego narodu, po prostu nie mają żadnego poważania, kopią ich na co dzień. Wie pan, ja uważam, że 25 lat... To jest taki okres, w którym pewne przyzwyczajenia stają się niejako religią. To znaczy, ta elita polska, polska elita, ci postkomuniści, oni już w tej chwili, ja mam takie odczucie, jak się z nimi rozmawia, to oni uważają, że im się należy. Oni się nie pytają, dlaczego im się należy. No bo im się należy. A dlaczego ten człowiek, który pracuje na umowie śmieciowej, poniżej stawki minimalnej albo w ogóle na stawce minimalnej, a dlaczego on ma pracować? No bo mu się należy, bo jemu się nie należy. Bo jest głupi. Tak, jemu się należy. Tak jak pani minister była powiedziała, ja ktoś za 6 tysięcy pracuje, ja to jest idiota, powiem, więc... Ja panu powiem, kiedyś, to było lata temu, kilkanaście lat temu, popiłem sobie z jednym z ludzi bogatszych. Wypiliśmy i... To pan się żali czy chwali teraz, że tam tak... I wie pan, i mieliśmy taką, doszło do szczerej rozmowy. Ja mówię, słuchaj, ja pamiętam od momentu, jak przyjechałem do Kanady, miałem takie szczęście, że trafiłem na ludzi, którzy traktowali mnie uczciwie. Nie znałem języka dobrze angielskiego, czy w ogóle nie znałem w niektórych przypadkach, a oni mnie traktowali uczciwie, czyli fair, i płacili mi za to, co ja pracowałem fair, i jeszcze przychodziły te że tak powiem, nie wiem, pan sobie przypomina, jak przychodził ten okres chrystusowy, prezenty się dostawało od pracodawców. No, nasz dzielny rząd zaczął opodatkowywać te wszystkie prezenty, rząd kanadyjski, 50% jest ten tylko, jak to się mówi, allowance, iż, ale tak było, prawda, dostawał pan to i tamto. I mówię do tego nowobogackiego, słuchaj, jak wy będziecie tak traktowali robotników, to oni po prostu, ci ludzie stąd wyjadą, nie będziesz miał robotników, będziesz miał, i mówię, jak przyjadą ludzie z zagranicy. Znaczy mówi pan, że będą tak traktowali, jak traktują teraz, to tak, znaczy, tak? Tak, byle jak. A on do mnie mówi, nie martw się, robotników się zawsze znajdzie, nie będą ci, to przyjadą ze wschodu, robotnikowi to się należy tylko
paczka papierosów i butelka piwa. I można mu tam troszeczkę rzucić, żeby mu starczyło do pierwszego. No, jeśli tak się traktuje w Polsce ludzi, których my żeśmy kiedyś powiedzieli, słuchajcie, jak zmienicie system, będzie wam lepiej. I ten sposób myślenia stał się, że tak powiem, elementem myślenia tej klasy elitarnej, no to nie będziemy mieli dobrze. I tutaj brakowało mi tego elementu u Dudy, bo on niby wychodzi, że tak powiem, z PiS-u. Brakowało panu, że tego nie powiedział. Że tak, to... w ogóle nic tak, nie że nie nawiązał. No przecież jak można tak dużo ciągnąć? W ogóle panowie na ten temat nie rozmawiali. Dlatego ja uważam, że temat, że na przykład pytanie Dudy o to, czy tam do Polski przyjadą reprezentanci w Rosji, Stanów Zjednoczonych, Francji i Niemiec, w ogóle to było marnowanie czasu. Mhm. To był temat, który powinno się... No więc właśnie, panie Januszu, zakończmy załóżmy, że pan Andrzej Duda wygra. No i co? Co się zmieni w takim razie? Wie pan razie? Co? Być może pan Duda wykorzysta to, i ludzie tych mediów głównego nurtu będą zmuszeni, żeby zostawić sprawę aborcji in vitro, bo in vitro to jest, jest furtka do tego, żeby dopuścić do aborcji w Polsce. I będą zmuszeni, jeśli będą wiedzieli, że będzie prezydent, który zablokuje wszystkie propozycje ustaw dotyczące zmian w tej dziedzinie, no to w końcu może ten Sejm zajmie się sprawami, o których żeśmy mówili, sprawami polepszenia bytu tych ludzi na dole. Pan jest optymistą jednak. Pan myśli, że to zmieni układ polityczny i zmieni właśnie Sejm, bo to do zmiany w Sejmie. Szczęścia milionów, ile razy można, bo ludzie się zmęczą i powiedzą dosyć tego. Poza tym mam wrażenie, że Kukiz tutaj bardzo trafną rzecz powiedział i to powinno być powielane. Zamiast dawania pieniędzy ludziom na in vitro, dajmy pieniądze ludziom na wychowanie dzieci. Dzieci, którzy mają dzieci upośledzone czy coś takiego i ci ludzie... Tutaj przekażmy pieniądze. Tak. Więc tutaj pod tym względem jestem optymistą. Ale, że tak powiem, zasmuciło mnie to, że pan Duda nie wykorzystał swojej przewagi intelektualnej i przewagi wykształcenia, bo on, że tak powiem, 10 lat się kształcił po to, żeby być... Pana zdaniem powinien po prostu położyć na łopatki prezydenta Komorowskiego w takiej debacie. Wrzutkami takimi, wie pan, improwizowanymi nawet. Nie trzymać się tego, nie wiem, dlaczego oni się przyspawali tak do tego scenariusza takiego, niemalże jak to aktor wychodzi na scenę i nie poruszali tych tematów. No a dlaczego, ja się pana zapytam, dlaczego pan Duda nie zarzucił panu prezydentowi Komorowskiemu sprawy rosnącej ilości tych głosów nieważnych z wyborów na wyborów. Nie mam pojęcia, proszę pana, dla mnie to są właśnie te dziwne rzeczy, które się dzieją w Polsce, że mamy afery, jest jedna, druga, trzecia i one wydawałoby się, że powinny doprowadzić do jakichś bardzo radykalnych zmian. No, przynajmniej ludzie odpowiedzialni powinni być odsunięci od władzy, a tak się nie dzieje. I to samo dotyczy sfałszowania wyborów, które było ewidentne. No jak gdyby ani jedna, ani druga partia, ani ta oficjalna opozycja, ani partia rządowa tego tematu nie kontynuuje. Jedna uznała, że po prostu nie ma o czym mówić, że było tyle nieważnych głosów. W Polsce to jest osobna, to jest temat na osobną dyskusję, na ile te wybory mogą być uczciwe, na ile są uczciwe i na ile jest tam różnych możliwości manipulacji. Sam pan kiedyś zwrócił uwagę na to, że samo podawanie takich rzeczy jak frekwencji opiera się o założenie, ilu jest ludzi uprawnionych do głosowania. Tych ludzi uprawnionych do głosowania może być znacznie mniej, znaczy jest w Polsce znacznie mniej niż to mają faktycznie, wpisane w tych wszystkich formularzach, dlatego że ludzie wyjechali, nikomu o tym nie powiedzieli, to jest raz, część ich, nie wiem, umarła gdzieś albo tam. Albo sezonowo są poza Polską i tak dalej, i tak dalej. Wie pan, to jest inny problem. Rozmawiać przez całą noc na ten temat. Ja na koniec jedno pytanie. Idzie pan dzisiaj głosować? No tak, tak. No to nie będę pytał na kogo. W takim razie dziękuję bardzo, no a państwa zapraszam na kolejny odcinek, miejmy nadzieję, już wkrótce, naszego cyklu rozmowy przy stoliku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie Jerzy. Dziękuję.